W miniony piątek podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego odwołany został ze stanowiska wicemarszałka województwa Stanisław Derehajło. Wniosek o odwołanie złożył Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, formalnie składam wniosek o odwołanie. Nie, bo nie było w materiałach na sejmik, nie było tak, tego. Tak, nie było. Składam formalnie wniosek o odwołanie drugiego wicemarszałka, pana Stanisława Derehajło. Pan Stanisław został wybrany w wyborach samorządowych z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, objął funkcję wicemarszałka z rekomendacji w sejmiku. No i ze względu na tą działalność polityczną stojącą w opozycji do priorytetów programowych, na które oddali swój głos wyborcy Zjednoczonej Prawicy, klub radnych wycofuje swoją rekomendację i tutaj wnoszę o odwołanie go z funkcji wicemarszałka. Zarząd oczywiście tutaj realizuje dalej swoje zadania i proszę bardzo o uszanowanie woli mojej jako marszałka i reprezentującego Zarząd Województwa Podlaskiego. Opozycyjni radni dociekali konkretnych, pozapolitycznych powodów wniosku o odwołanie członka zarządu województwa wywodzącego się z ugrupowania dowodzonego przez Jarosława Gowina. Chciałbym zapytać pana marszałka, czy to uzasadnienie to jest spowodowane głównie kwestiami politycznymi czy merytorycznymi pracy wicemarszałka? Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie marszałku, pytanie jest takie, jeżeli to ma podłoże polityczne, wielokrotnie pan twierdził, że w samorządzie unika pan polityki i działa ponad podziałami, to skąd taka decyzja, ale raczej skąd decyzja w trybie sesji nadzwyczajnej? Czemu nie mogliśmy poczekać do normalnej sesji 25, czyli za tydzień? Czy to oznacza, że może pan marszałek Derehajło popełni coś strasznego, że trzeba go natychmiast teraz odwoływać? Więc mnie interesuje, skąd tryb nadzwyczajny? Marszałek Kosicki odpowiedział w sposób równie syntetyczny, jak zadający pytania. Cały czas mamy COVID i dobrze państwo wiecie, że ilość zakażeń rośnie i w mojej ocenie najprawdopodobniej następna sesja 25 albo jeszcze już następna będą w trybie zdalnym, bo widać co się dzieje z dnia na dzień. Także pamiętajmy w jakiej sytuacji się obracamy, w jakiej rzeczywistości i myślę, że takie rzeczy powinny dla spokoju działalności zarządu być załatwiane szybko i w taki sposób, żeby zarząd czuł się w jakiś sposób komfortowo wewnątrz, jeśli chodzi o pracę. Co do pierwszego pytania, to pan pozwoli, że uzasadnienie zostało, że tak powiem, podane. Jeżeli pan to nie do końca czuje się usatysfakcjonowany, to trudno, zostawiam to panu, ale nic więcej tutaj dodać ani odjąć nie będę. Takie jest uzasadnienie i prosiłbym się do tego uzasadnienia dostosować. A nie wnikać, tylko uszanować też wolę marszałka jako zarządzającego. Część z państwa byli marszałkami i wiedzą, że to jest wola każdego marszałka dobierania sobie współpracowników. Niespełna pół godziny później komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki tajnego głosowania. Szanowni państwo, komisja skrutacyjna w składzie Jacek Piorunek, Łukasz Siekierko, Wanda Elżbieta Miczkowska, Wojciech Grochowski, Jadwiga Barbara Zabielska po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza jak niżej. Uprawnionych do głosowania jest 30 radnych, w obradach uczestniczy 30 radnych. Udział w głosowaniu wzięło 30 radnych. Sporządzono 30 kart do głosowania. Wydano 30 kart do głosowania. Oddano 29 głosów ważnych oraz jeden głos nieważny. W głosowaniu tajnym za odwołaniem pana Stanisława Derehajło ze stanowiska wicemarszałka województwa podlaskiego głosowało 15 radnych. Przeciw odwołaniu głosowało 14 radnych. Wstrzymało się 0 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdza, że sejmik odwołał pana Stanisława Derehajło ze stanowiska wicemarszałka województwa podlaskiego. Tuż po ogłoszeniu werdyktu marszałek Kosicki przedstawił kandydaturę radnego mającego zastąpić Derehajłą w zarządzie województwa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym zgłosić kandydaturę pana Sebastiana Łukaszewicza, urodzony 9 lutego 1991 roku, ukończył szkołę podstawową oraz gimnazjum w Brukseli. Po powrocie kontynuował naukę w katolickim liceum ogólnokształcącym, studiował filologię francuską z językiem hiszpańskim oraz bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Biegle włada językiem francuskim.
i angielskim, uczestnik studiów MBA od 2015 roku do 2018, był doradcą ministra rolnictwa i rozwoju wsi, odpowiadającym m.in. za kontakty z samorządami i organizacjami pozarządowymi, szczególnie tymi z województwa podlaskiego. Brał udział m.in. w posiedzeniach Rady do spraw rybołówstwa i rolnictwa. Był członkiem Rady Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2018 roku jest radnym województwa podlaskiego, przewodniczącym Komisji Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu oraz zastępcą członka Europejskiego Komitetu Regionów. Jako radny został obdarzony zaufaniem prawie 10 tysięcy wyborców. Wykazuje bardzo dużą aktywność powierzonej mu misji i działa na rzecz rozwoju województwa podlaskiego. Propozycja marszałka została natychmiast poddana pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza jak niżej. Uprawnionych do głosowania jest 30 radnych. W obradach uczestniczy 30 radnych. Udział w głosowaniu wzięło 30 radnych. Sporządzono 30 kart do głosowania. Wydano 30 kart do głosowania. Oddano 29 głosów ważnych oraz jeden głos nieważny. W głosowaniu tajnym za wyborem pana Sebastiana Łukaszewicza na stanowisko wicemarszałka województwa podlaskiego głosowało 13 radnych. Przeciw głosowało 16 radnych. Wstrzymało się 0 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdza, że sejmik nie wybrał pana Sebastiana Łukaszewicza na stanowisko wicemarszałka województwa podlaskiego. Na zakończenie sesji głos oddano odwołanemu Stanisławowi Derechajło. Szanowni Państwo, ja po pierwsze chciałem podziękować za pracę do tej pory w Zarządzie Województwa, bo było to ciekawe doświadczenie dla mnie zawodowe, ale też jako wieloletniego samorządowca miałem wiele wyzwań, z którymi trzeba było się zmierzyć i kilka pomysłów, które udało się realizować. I one będą służyć dobrze dla naszego województwa. Mam nadzieję, że nadal będą realizowane też i będzie przynosiło nam sukces. Dziękuję tym wszystkim, którzy jednak widzieli mnie na stanowisku wicemarszałka. Bardzo serdecznie dziękuję. Starałem się jak mogłem i to wszystko zostało docenione. Szanowni Państwo, każdy człowiek staje przed wyborem życiowym. Ja też przed takim wyborem stanąłem. Czy pozostać w partii, z której startowałem do sejmiku województwa podlaskiego i na mnie zagłosowało ponad 14 tysięcy osób, czy też zachować swoje stanowisko? Podjąłem taką decyzję, świadomie, wiedząc o konsekwencjach. Jestem z tej decyzji dumny i zadowolony. Mogę spokojnie spojrzeć sobie w lustro, wyjść na ulicę i popatrzeć na ludzi i uśmiechnąć się do nich, powiedzieć, no teraz będziemy nadal funkcjonowali i budowali. I ja dziś czuję się wygranym poprzez to głosowanie, dlatego że obroniłem to, w co wierzę i stałem się wolnym człowiekiem.